z totalnej ciemności, w której pogrążyliśmy trzeci Midnight Show rok temu, w papier. Myśleliśmy o medium, które pozwoli z jednej strony rozszerzyć przestrzeń Midnight Show, a z drugiej strony będzie medium konkurencyjnym nie, ale uzupełniającym dla kina. I przypomnieliśmy sobie, że papier zniesie wszystko. Że to jest to medium, które mieści każdą fantazję, każdą fikcję, które potrafi zmieścić rzeczy niemożliwe, które jednocześnie są wykonane do urzeczywistnienia przez ludzi, którzy muszą w zasadzie dysponować tylko wyobraźnią i kawałkiem papieru.